Claudia. Klaudia. Hejka. Ile ty wywiadów w swoim życiu udzieliłaś? To będzie mój pierwszy, nie licząc takich z e, bo Bartek na przykład on zaczyna trochę swoją przygodę z wywiadami i coś tam już robił, to będzie mój drugi. Tak, to mój drugi. Dobra, czyli drugi tak ogólnie, a pierwszy tak zewnętrznie. Tak. Taki, gdzie nie masz wpływu na e, ta, pytania. Tak. No i jak ty się w ogóle z tym czujesz, że nie masz wpływu na te o, e, pytania? A, myślę, myślisz, że to widać. Ja, ja mam to samo, też drze, ale dziś będziemy rozmawiać o koncercie. Jak ty się czujesz Super. przed koncertem? No bo zaraz wychodzisz na scenę przed ludzi i będziesz im tam śpiewała. Jak twoje samo poczucie? Kurde, to się zmienia, wiesz, co co godzinę? Bo jeszcze wczoraj byłam taka dobra koncert, no co no, tam po tańcu sobie pośpiewam. I potem wieczorem naszło mnie takie, że ej... To będzie mega mocne, nie? I tak myślę sobie, że chciałabym pokazać się jak najlepiej. No i dzisiaj na przykład już mega się stresowałam. Wczoraj jeszcze była taka bardziej ekscytacja, że mówię, wow, mogę pokazać siebie jak najlepiej. No a teraz no jestem bliska śmierci. Aktualnie szczerze. Trzęsę się cała, strasznie się stresuję. A który utwór najbardziej ci leży? Mód. Czy to dlatego, że śpiewałam refren? Prawdopodobnie tak. Ale no, Mudzik mi najbardziej siada. To jest taka wakacyjna nutka. Jest jesień, ale to nie jest istotne. Mudzik, no. A co nie siada? Bo jak wiemy, co siada, to też warto wiedzieć, co nie siada. Nad czym wiesz, masz takie zmartwienia, czy martwisz, że może nie iść. Dobra, mam dwie piosenki. To jest nasza no? pierwsza hotel familia. To dlatego, że śpiłam mega wysoko, nie, bo ja ogólnie śpiłam nisko. I tam mam taką najwyższą zwrotkę swoją. I to jest ta to słynna Kardashianka. To, to, wydaje mi się, że to jest ulubiona wszystkich i każdy by chciał, żebym to zaśpiewała jak najlepiej. A Ale to, to jest. Publiczność ci pewnie pomoże. Tak, ja, ja to tak. Więc, więc a ty w ogóle spodziewałeś się, że ta zwrotka będzie taka nośna? Totalnie nie. Szczerze, totalnie. myślałam, że moja będzie najmniej lubiana. Bo, bo wiesz, oni wszyscy tak rapują, jest taki wiesz, flow, fajne. I u mnie jest takie zwolnienie. I myślałam, że. Bo wiem z doświadczenia, że ludzie lubią rapować piosenki na koncertach, co nie? I ja nagle śpiewam. I byłam pewna, że publiczność nie będzie gotowa na śpiewanie, a tutaj fajnie ją przyjęli. Byli, więc się cieszę. A publiczność w ogóle też jest gotowa na twoją solową karierę? <grymne> Czy coś takiego się e, planuje? Planuje się tak. Z realizacją jest jeszcze mniej taka, jestem pewna, jeśli chodzi o realizację, ale w planach jest na pewno. Mam nadzieję, że to będzie. Że to spełni wszystkie moje oczekiwania co nie, bo mam postawiłam sobie poprzeczkę naprawdę wysoko i chciałam, żeby to fajnie wyszło. Ale my mówimy o karierze wokalnej Sol czy takiej solowej, że będziesz chodziła, śpiewała, jeździła Ta, po różnych tak, mega miastach. Fajnie, 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 a ćwiczysz w ogóle swój głos, no bo to jest najważniejsze, nie? Żeby no. jak najwięcej no. śpiewać i żeby ten głos był jak najlepszy. I jakie ty masz metody, żeby go ćwiczyć? Wiesz co, ja dużo ćwiczyłam przed dołączeniem do Timu. Od kiedy dołączyłam do Timu, to ja, jestem, ja lekko się boję, że wiesz, jak śpiewam sobie w pokoju, że nagle cały dom będzie sobie, jak ja wyję sobie i jakieś robię błędy i tak po prostu się strasznie stresuje też śpiewać w domu, więc aktualnie uważam, że mega zaniedbuję to, ale no muszę do tego wrócić, co nie? No tak, bo jak chcesz robić karierę, to musisz wrócić. Jak twoje życie się zmieniło po dołączeniu do Team X? Myślę, że diametralnie. Po pierwsze się wyprowadziłam, pierwszy raz w ogóle mieszkałam sama, bo do tej pory mieszkałam zawsze z rodzicami, więc to jest pierwszy raz, jak mieszkam na swoim powiedzmy, więc to, był, to była pierwsza zmiana. No a poza tym no wiesz, eventy, współprace, poznaję mnóstwo ludzi codziennie, takich wartościowych, co nie? Więc jakby jest, no jest totalnie inaczej niż było. Rodzice pewnie przeżyli szok, jak ty im powiedziałeś, że chcesz się wyprowadzić. Tyle czasu z nimi mieszkałaś i ty nagle e, bęk, Klaudia wiesz, wyjeżdża. Jak oni zareagowali na to? Oni byli gotowi, bo ja wcześniej jeszcze wyjechałam na miesiąc do Barcelony. Oni wiedzą, że jestem taka niespokojna, że ja wiesz Lopna. sobie, miesiąc tutaj, miesiąc tam, teraz coś tam. Więc jak im powiedziałam o teamie, to byli tacy, a, a spoko Klaudia, fajnie. A pomagają ci jakoś? Szczerze? Że wysyłają ci jakieś y, przelewy, czy nie ma takiej potrzeby? Nie, wiesz co, raczej sobie radzę sama. Ja zawsze byłam bardzo samodzielna. Więc radzę sobie. No dobra, ostatnio Leksi wspomniała y, o tobie. Wiedziałam, wiedziałam. <grym> no już dochodziło do tych najciekawszych momentów. No najciekawszych. O co tam chodzi w tej. Y, no nie można nazwać tego dramą, ale tej sytuacji z y, Lexią, o co tam wiesz chodzi? Wiesz co, ja na Twitterze napisałam, że. Inaczej. Zasugerowałam lekcji, że mamy podobne kolory kosmetyków. Co uważam, że jest faktem, bo ona, z tego co wiem, ona się inspirowała zachodem słońca i my też. I po prostu z tego wynikła dziwna. Ogólnie ja nie sądziłam, że to się tak w tą stronę potoczy, nie? bo gdzieś tam to była taka moja myśl, bo spojrzałam na te kosmetyki i faktycznie one są podobne. Jakby, uważam, że to jakby nie podlega dyskusji, że to jest jakby fakt, co nie? Ale. No kurde, wyszła z tego taka dziwna sytuacja. Ja bardzo lubię Lexi, chciałam go powiedzieć. I ja patrzy, patrzyłam w rozmanie na jej kosmetyki i wydają się być mega fajne, więc ja ją bardzo lubię, a tak wyszła taka. No ja. bo Lexi dała ci w ogóle minusa. Tak, dałam minusa. Na, no. e, na rundkach ty się rundki tak. E, dała ci minusa. A? Chcesz go jakoś odpracować? Pisałaś za niej, rozmawiałaś. Nie, z nią? Wiesz co, ja w ogóle miałam tak. Że zaraz po tym, jak ona to powiedziała, ja to oglądałam i mówię o, bo ja naprawdę ja śledziłam lekcji od zawsze, co nie? Od kiedy ona ona jeszcze na czasie zaczęła swoją karierę, to ja pamiętam ją z tamtych czasów i tak mówię, mam minus, sobie myślę, kurde, I już tak mówię, dobra, to może jak się spotkamy na jakimś Hailik, czy gdzieś tam, to, to powie mi, że nie, że to w sumie takie to nie, nie zamierzałam, jakby, żeby to było niezamierzone, o tak chciałam powiedzieć. E, ale. Potem stwierdziłam, że to jest na tyle błahe, że nawet nie ma co wyjaśniać, nie? Że jest, no, kłócimy się o kolory. Błagam cię. No. że to jest mega. Ale wiesz, że w stawa. świecie influencerów to zupełnie inaczej y, działa. Może w normalnym życiu to nie jest problem, a w świecie influencerów no, dość duży zarzut no plagiat. Ty ją posądziłaś o plagiat, jak używamy takich wielkich Kurde. Y, słów. Nie uważam, że posądziłam ją o plagiat. Uważam, że inaczej zasugerowałam, że mam podobne kolory. Czy to jest plagiat? No myślę, że nie, ze względu na to, że ona ma inne barwy, inne nasycenie kolorów, więc on, to nie jest, nie uważam, że ściągnęła od nas. Może tak, uważam, że są podobne barwy, jakby nadal to podtrzymuje. ale kurde, tak, wiesz co, ja to tak przyjęłam mega naturalnie, to była taka moja reakcja naturalna, że napisałam, o, podobne, nie? Jakby nie miałam z tym... Nie spodziewałaś się, takich... że ludzie to przeczytają. Tak, ja, wiesz, szczerze, no szczerze, potem czytam komentarze, no ludzie są, byli bardzo źli na, na ten komentarz, no ale dla mnie to była taka luźna sugestia, nie, że jakby to nie miało takiej głębi, więc... Więc koniec kropka. Idziemy no? dalej. Nie wiem czy wiesz, ale fani Lexi są super śpiegami, detektywami. Skąd ty znasz Kordiana? Jakoby mu zdjęcia. No, to wszystko wyszło, słuchaj, w internecie e, wszystko jest. Ej, no. to jestem w szoku. Wiesz, co? To może dlatego, że jak kiedyś ja znałam Hej. lekcję jeszcze z tego Snapchata, co nie? To ja po prostu byłam mega zainteresowana jej życiem, i gdzieś tam patrzyłam. Nie wiem, czy wiesz, a ja kiedyś ją nawet narysowałam. To jest o niej na, na Instagramie. Więc ona wstawiła ten mój rysunek, więc ja byłam no giga fanką jej, jak zaczynała. A dobra, Więc czyli to wtedy... po prostu jakiś przypadek. Tak, Nie znacie no. się, tylko jako fanka po prostu biłaś na ten profil i tam tak, e, polejkowałaś. Tak, tak. No tak, bo ona to... chyba jeszcze wtedy była z Kordianem, jak zaczynała karierę swoją. Możliwe, że tak. Jest, zmierzamy do końca. Jakie są plusy mieszkania w grupie? Plusy? No. Hmm. Czy wolisz zacząć od minusów? Wolę... Czekaj, zastanowię. Dobra, minusy. Jest głośno. To na pewno. Cały czas się coś się coś dzieje, a jestem też taką osobą, ja potrzebuję dużo prywatności, więc to jest minus, że ciężko czasem znaleźć kąt dla siebie. A jeśli chodzi o plusy, no to zawsze jak mam jakiś problem, to jestem w grupie, co nie? Zawsze jak mam właśnie nawet z tą lekcji to jestem w otoczeniu teamu i coś tam. Chodźcie sobie, to sobie, do mnie, mi pomocy. pomocy. O, pomóżcie mi, hejtują mnie. Więc no to jest plus na pewno, nie? Takie duże wsparcie, no czuję to na co dzień. A kto, Twoim zdaniem, jest najbardziej przykładnym uczestnikiem Timu X? Kto tak się najbardziej rwie do e, nagrań, że warto go wyróżnić? Uważam, że Bartek i Kuba to są dwie osoby, którym ja mam da takiego dużego plusa, akurat. Mm -hmm. To będzie plusik. E, bo oni są, no ja im wróżę dobrze, co nie po, po zakończeniu Timu. A komu dajemy minusa? A, no bo ja też dajęcie. pewnie jest ktoś, kto e, trochę bardziej potrzebuje być zmotywowany. Że nie, nie ma tej nie. samodyscypliny. No dawaj! Jak dała ci minusa, to przekaż dalej tego e, minusa. Nie zostawiaj go u siebie. Nie będzie nie. afery. Nie, nie nie. Nie, ja nie, będzie. Nie, nie, wiem. nie, nie. nie nie Nie, zostawię to, to dla zdaniem. siebie, ale jest. Ale jest taka osoba? Są osoby, które uważam, że powinny być bardziej zmotywowane. No dobra, to, tak... to rzuć takie podpowiedzi. Ty mnie ciągniesz za język strasznie. Nie. Zostawię to dla siebie, bo uważam, że nie ma co też tak... Bo to daje też takiego... Mentalnie się źle z tym czujesz później, mm. nie? że oglądasz coś takiego i widzisz takiego minusa, yy, i uważam, że to jest mega yy, de demotywujące, co nie? Więc wolę, wolę nie mówić, ale uważam, że są osoby, które powinny popracować nad taką determinacją do pracy. A Ty w której grupie jesteś? Plus, minus? Ja uważam, że jestem bardzo pracowita, co nie? Więc dam sobie plusa, tak nieskromnie, bo to już kiedyś tłumaczyłam, ale uważam, że jak nie ma, że musisz sobie dać samemu plusa, bo nikt inny ci go nie da, co nie? Wiesz o co chodzi. Muszę sama w siebie wierzyć, żeby ktokolwiek we mnie uwierzył, dlatego ja w siebie wierzę, więc dam sobie plusa. Inni reporterzy, jak rozmawiałem z poprzednimi członkami teamu X2.1, no. to zadają takie standardowe pytanie, które na pewno już oglądałaś odpowiedź. Dlaczego Team X trzyma tak słabe wyświetlenia? Mm, uważam. Czy ty się zastanawiałaś nad tym kiedyś? Tak. No, o, no, się, że no, nawet. Dawaj twoje rozkwinki. Kurde, ja myślę, że zaczęliśmy tak e, nie z przytupem. Weszliśmy takim kontentem, który może nie zainteresował widzów do końca. E, potem już, wiesz, no, ludzie się znudzili nie są świadomi tego, co nagrywamy teraz, bo uważam, że teraz nagrywamy naprawdę spoko kontent, który nagrywa też, e, no, który się ludzie oglądają na YouTubie, co nie? Więc nie uważam, że w nas jest problem, tylko po prostu gdzieś tam to na początku podupadło, plus jest też dużo projektów innych, nie? Więc no, jest przez trochę influencerów, też mam takie wrażenie. Dobra, Trzeba czy... być mega wyjątkowym, już takim ekstra wyjątkowym. Czyli jaki teraz kontent nagrywacie? Bo może niektórzy nie zaglądają, zajrzą na ten wywiad i wrócą do was. Eee, wiesz, nagrywamy. Pomogę wam <noise> tak. przyciągnąć panów. Dziękujemy, dziękujemy. Eee, nagrywamy content taki lifestyleowy, mamy fajne wyzwania, challenge, y bardzo dużo. Myśl, taki dynamiczne to są filmy, myślę, że takie naprawdę wciągające. Ja na przykład szczerze, jakbym nie była w teamie, to i tak bym ją oglądała. Więc takie dla wszystkich. No, to wszystkim e, polecamy, a panują jakieś zasady w teamie X? W, sensie? w domu, W domu? Na przykład, y, ludzi, którzy tam mieszkają, bo jak rozmawiałem z lekcją o pierwszej no. wersji Timu, no to powiedziała, że wiesz, że trzeba było zgłaszać osoby, które przychodzą, wychodzą, takie rzeczy. Czy to się zmieniło, czy dalej jest? Obowiedź mieszkanie w grupie, trzeba to jakoś usystematyzować, nie? I jakby to systematyzujecie, żeby tam nie zrobił się bałagan? Kurde, szczerze to uważam, że jest całkiem luźno mimo wszystko, mm. bo tak jak teraz mówisz, że wiesz, taki hardcore, że tutaj ktoś wychodzi w jakaś lista no, sięga. No, to wiesz, to była w pierwszej edycji, nie? Teraz to jest to trzecia. Mówię. Nie, to myślę, że nie masz takiego rygoru, wiadomo, że ym, są jakby sytuacje, jak przychodzą osoby trzecie, to mm. wiadomo, że tam trzeba to jakoś zabezpieczyć, ale... Nie, nie czuję takiej presji, nie? że to jest takie, że dobra, tak sztywno, nie? że jesteśmy w jakiś, tak uwięzieni w tym wszystkim. No i tak, jak mówisz, tak sięga na starcie, niech ktoś stoi, patrzy, przeszukują cię, czy wszystko, nie? Jest luźniej na pewno. I tam też były kary za spóźnienie. O Jezu, jakby były teraz. To. Nie, 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 nie ma nic takiego? E, no, nie możemy się spóźniać, może tak. Mhm. Więc chyba już nikomu się tak nie zdarzyło aż tak mocno, nie? Dobra, powiedziałeś, że trzeba się zabezpieczyć przed jakimiś nowymi osobami. Jak to się e, robi? Kurde, nie wiem, czy mogę mówić. No dawaj, drać mój... coś, drać coś ciekawego. Co tam machają? Mogę, mogę machają prawo czy lewo? No co? No ja też nie zaobserwowałem. W sensie no to generalnie... Kłamie, kłamie w wywiadzie. Nie, no. hejka, to jest generalnie na papierze bardziej, co nie? Że powinniśmy niby zgłaszać te osoby, no tak jak w mówiła, nie? Że tam no. faktycznie trzeba zgłaszać, no ale to jest, uważam, że... Czyli chce przyjechać do ciebie, co musisz zrobić? Powiedzieć, że przyjedziesz. Muszę ostrzec. No i git, no to zgłaszam, przyjadę. Dobra, przyjeżdżasz? Okej, okay, dobra, masz tak, zaproszenie. Dzięki bardzo, mamy super wywiad, pierwszy twój, mam nadzieję, Pierwsze. że będziesz go dobrze wspominała. Tak. Teraz czekamy na, na co? Na szaty. Dzięki. Dzięki.